Janusz Dylewski dla portalu Fight Sport, tuż po ważeniu na przed galą Super Combat. Janusz, jutro zmierzysz się z Raulem Katinasem. Przeciwnik zadebiutuje w MMA. Powiedz, czego się spodziewasz po tej walce, po rywalu? No, witam serdecznie. Po rywalu, no, na pewno ma mocną stójkę, solidną. No, myślę, że będzie po prostu obijał mnie, tak, szedł do przodu, tak. Jakieś low kingi, jakieś po prostu proste, no nie wiem, no myślę, że będzie nacierał na mnie. Janusz, na ważeniu no trochę iskrzyło tutaj na oficjalnej prezentacji. Jak oceniasz taką zagrywkę? Myślisz, że to było raczej oznaka tego, że jest pewny siebie, czy że trochę siada mu psychika? Nie wiem, no zdaje mi się troszeczkę walk za mną. Myślę, że strasznie spięty jest, no i jutro walka pokaże. Janusz, no na pewno twoim planem na walkę jest obalenie w tym pojedynku, ale jak byś ocenił tutaj swoje szanse, jeśli chodzi o płaszczyznę stójkową? Oglądałem walkę Raula, no powiem szczerze, no ale wolę przejść do obalenia. Po prostu mam mocne obalenie, mocny parter i myślę, że będę dążył do obalenia przeciwnika. Janusz, no życzymy ci oczywiście powodzenia, żebyś wygrał kolejną walkę, kolejny uderzacz. No miejmy nadzieję, że będziesz miał szczęście do tych uderzaczy po dwóch walkach ze świętej pamięci Józefem Warchołem, teraz Katinas. No życzymy ci przede wszystkim zwycięstwa jutrzejszego wieczoru. No nie dziękuję, żeby zaprosić. Pozdrawiam.